Cześć, z tej strony Legalna Marta. Dzisiaj chcę Wam pokazać jedną drobną zmianę w Microsoft Teams, która znacznie usprawni Wasze funkcjonowanie z kalendarzem, z zaproszeniami i ze spotkaniami. Zapraszam. Kolejna nowość w Microsoft Teams to zaproszenia, które przychodzą do Was na Teamsie. Zobaczcie, Marek wyśle teraz zaproszenie do Hani. Marek jest w Outlooku w przeglądarce, stworzył zaproszenie, omówienie warunków. Zaprasza Hanie na to spotkanie i wysyła zaproszenie klikając wyślij. Hania dostaje to zaproszenie. Od razu z poziomu Teamsów, więc nie musi wchodzić do Outlooka, nie musi wchodzić do kalendarza, żeby znaleźć to zaproszenie, bo od razu ono pojawia nam się w Teamsie. Spójrzcie. Maila oczywiście dostałam w Outlooku, ale tutaj jeszcze pod dzwoneczkiem Aktywność mamy jedyneczkę, czyli jest jakieś nowe powiadomienie: użytkownik Marek zaprosił Cię na spotkanie. Tutaj też użytkownik Marek zaprosił Cię na spotkanie, tutaj na omówienie warunków, więc możemy od razu z tego miejsca kliknąć potwierdź udział. Zaakceptuj wstępna akceptacja, odrzuć. Możemy napisać jakąś wiadomość i zaznaczyć, czy chcemy powiadomić organizatora, czy nie. Z tego miejsca też możemy przesłać dalej takie zaproszenie, pokazać jako. Możemy sobie ustawić na przykład, że jesteśmy wtedy poza biurem i ustawić na przykład kategorie. To są wszystkie moje kategorie z Outlooka. To jest omówienie warunków. Możemy sobie oznaczyć to jako tylko. Czyli mogę też przypisać sobie kategorie bez wychodzenia z Teamsów, więc w tym momencie zarządzam zaproszeniami na spotkania z poziomu aplikacji Teams. Mam nadzieję, że ta funkcjonalność znacznie usprawni Wam zarządzanie Waszymi spotkaniami i bez wchodzenia do Outlooka będziecie mogli szybko akceptować zaproszenia. Po więcej takich nowości zapraszam do obserwowania na LinkedInie i do subskrybowania na YouTubie. Do zobaczenia!